Dobry wieczór. Zapraszam Państwa na kolejny blok urbanistyczny w Wolskim Centrum Kultury. Dzisiaj naszymi gościniami są redaktorki numeru kwartalnika architektonicznego Rzut, numeru poświęconego osiedlom, Zuzanna Mielczarek i Milena Trzcińska. I porozmawiamy sobie właśnie o tym, czym są osiedla, bo jak można przeczytać właśnie z tego numeru kwartalnika Rzut, osiedli jest po wizji i realizacji, osiedli jest bardzo, bardzo wiele i są one bardzo różnorodne i też można o osiedlach myśleć na wiele sposobów. Od tego w ogóle pewnie zaczniemy, jak różne są sposoby definiowania, nazywania tego, co jest osiedlem. Natomiast jeszcze zanim oddam Wam głos, chciałbym też, witając Państwa, powiedzieć, że nieprzypadkowo mamy tutaj przed sobą bratki, ponieważ jest w tym roku, przypada 85-lecie miejsca, w którym się znajdujemy, Domu Kultury na Kole przy Obozowej. Z tej okazji Wolskie Centrum Kultury zaprasza od jutra do 29 kwietnia. Można przyjść i odebrać takie właśnie bratki, które później można zasadzić u siebie na osiedlu. Można też odebrać razem z kwiatkami paczkę nasion miododajnych, które też można gdzieś tam na osiedlu rozsypać. Więc przy okazji też zapraszamy Państwa do takich działań ogrodniczych na swoich osiedlach. I od razu też zapraszamy Państwa do udziału w dyskusji, zarówno Państwa, którzy są z nami dzisiaj w Wolskim Centrum Kultury, jak i Państwa, którzy oglądają nas zdalnie. Też prosimy o włączanie się poprzez komentarze pod transmisją. Będziemy te komentarze śledzić i będziemy je sczytywać i na bieżąco odpowiadać na pytania czy uwagi, sugestie z Państwa strony. Więc zachęcamy do udziału w dyskusji w każdej chwili. No a ja właśnie bym zaczął od tego może takiego oczywistego, ale w kontekście tego, czym jest ten numer rzutu, wcale nieoczywistego pytania o to, czym w tym numerze jest osiedle. Tutaj bym nawiązał do tego, o czym wspominacie we wstępie do tego numeru, że osiedle może być pomyślane bardziej jako sposób działania niż jako rodzaj zabudowy. I gdzieś wydaje mi się, że to jest taka w ogóle myśl, która stanowi fundament gdzieś całego tego numeru i chciałbym poprosić Was o opowiedzenie, co to znaczy, że osiedle jest sposobem działania, no bo wiemy, że są rozmaite definicje osiedla bardziej z punktu widzenia architektonicznego, urbanistycznego, socjologicznego, ale to, co proponujecie, to jest też trochę szersze spojrzenie. Tak jak powiedziałeś, osiedle to może tak naprawdę nie ma, punktem wyjścia było to, że nie ma jednej ogólnej definicji tego, czym jest osiedle i to nas bardzo zainteresowało, to zaczęłyśmy badać i z tym pytaniem wyszłyśmy też do autorów i autorek tekstów w Open Callu. Osiedle rzeczywiście, jeśli chodzi o sposób działania i tego, co dzieje się, ponieważ tak, osiedle to jest swego rodzaju kompleks, założenie. Osiedlanie się wiąże się z jakimś konkretnym miejscem, ale już to, jaka jest skala tego miejsca, czy skala tej zabudowy, czy jej charakter, może być bardzo różne. Osiedle może być ramą administracyjną, osiedle wytwarza się też zwyczajowo, nazywamy osiedlem jakąś przestrzeń, która
wcale odgórnie tej nazwy nie miała nadanej, a osiedlowość ma różne wymiary. Ona z jednej strony może być właśnie narzucona w tych ramach konkretnego osiedla podzielonego na kolonie, jednostki sąsiedzkie, które w jakiś sposób funkcjonują dzięki temu, że mają zapewnioną też wspólną infrastrukturę, z której z kolei mieszkańcy wspólnie korzystają, co też tworzy właśnie te więzi i jakieś takie lokalne przywiązanie. Z drugiej strony są też te działania oddolne, te podejmowane nieformalnie przez mieszkańców. Nieformalne spotkania, nieformalne miejsca handlu, miejsca rekreacji, które wytwarzają się jakoś naturalnie, tak jak te kultowe murki na blokowiskach. Także tych znamion jest wiele a różnorodność tekstów w naszym numerze jest naprawdę duża i jednej definicji tutaj nie ma. No, mi się też wydaje, że dość istotne jest to, co nam wyszło przy pracy nad numerem i przy różnych tekstach, że w czasie może jakieś miejsce zyskać miano osiedla, status osiedla, a i może też je stracić. I to było gdzieś bardzo inspirujące, czyli po pierwsze to, że trudno jest zaprojektować osiedle. To nie jest tak, że ktoś sobie siada i rozrysowuje na przykład układ urbanistyczny i już wiemy, że dzięki temu to będzie osiedle, bo na przykład mamy tekst jeden o Starym Mieście, które po wojnie przy odbudowie było pomyślane jako właśnie osiedle, ale z czasem przez różne uwarunkowania własnościowe, funkcjonalne, no głównie własnościowe i funkcjonalne, straciło status osiedla i też zmieniło swoją ciągłość przestrzenną, tak, że coś, co było traktowane jako całościowe założenie, zaczęło być traktowane jako pojedyncze budynki, które się gdzieś wygradzały i zupełnie zyskały inny charakter ta okolica i sąsiedztwo, jeśli w ogóle jeszcze pozostało sąsiedztwem. Więc to było też bardzo inspirujące właśnie w tych kategoriach, o których mówisz, czyli że no, osiedle to jest sposób działania w takim sensie, że to jest jakiś taki organizm, który należy podtrzymywać przy życiu, znaczy, że on sam nie będzie sobie działał, tylko muszą być określone uwarunkowania prawne, własnościowe, funkcjonalne, no i też jakieś jakby działania pomiędzy różnymi aktorami i ludzkimi, nieludzkimi i tak dalej, żeby to osiedle działało. Bo też, jeśli jeszcze mogę dodać, co jest ważne właśnie w tym działaniu, które zachodzi za powodzeniem lub niepowodzeniem, historycznie patrząc, różnych osiedli, tak naprawdę nie stoją same budynki, ale to, w jaki sposób one były zarządzane i też ich struktura mieszkańców, właśnie własnościowa, zarządzanie przestrzeniami wspólnymi, ich utrzymywanie, bo znamy wiele właśnie osiedli niezależnie, czy wybudowanych w doktrynie modernistycznej, czy bardziej miejskich, zwartych, kwartałowych i tak jak na przykład właśnie Stare Miasto. I jedne i drugie mają przykłady i dużych powodzeń i utrzymanych bardzo dobrze działających wspólnot osiedlowych i takich, gdzie coś poszło nie tak. No właśnie, czyli osiedlem to byłaby w świetle tego, co mówicie, nie tyle jakaś jednostka administracyjna, którą ktoś tam na jakimś szczeblu nazwie osiedlem, właśnie nie wiem, albo kolonią, dzielnicą, czy czymś w tym rodzaju. I niekoniecznie też jakiś zespół architektoniczny, tak? Tylko to, co powstaje wtedy między ludźmi. I jakie znaczenie ma w tym to, kim ci ludzie dla siebie są? To znaczy, co dokładnie tworzy osiedlowość? Czy to, że no bo Starówka jest też tutaj w tym tekście Ewy Majdeckiej, jak osiedle przestaje być osiedlem, o warszawskiej Starówce. Starówka jest takim przykładem bardzo, bardzo mocnym, bo tam ci po prostu mieszkańcy znikają i to jest w pewnym sensie już jasne, że no, osiedle bez mieszkańców nie bardzo może funkcjonować. Natomiast pytanie, czy ci mieszkańcy, jeżeli są, ale na przykład nie mają między sobą więzi, czy jaki stopień znajomości między sąsiadami, czy jaki stopień
nie wiem, też jakichś takich praktyk, współpracy, partycypacji jest potrzebny, żebyśmy powiedzieli tak, to jest osiedle. To, o czym pisze Ewa Majdecka, to jest taki degradujący wpływ turystyki, a co za tym idzie też wykorzystania sprywatyzowanych mieszkań na cele najmu tymczasowego, czyli co z kolei sprawia, że ci mieszkańcy rotują i nie tworzą jakiejś takiej stałej, w miarę stałej wspólnoty. W takich warunkach bardzo trudno jest o jakiekolwiek procesy, czy partycypacyjne, czy wspólnotowe i to też czeka wiele współczesnych inwestycji, które w tej chwili jeszcze parę lat temu inwestycje deweloperskie były reklamowane jakimiś tymi, powiedzmy, czy realnymi, czy udawanymi, ale wartościami dla mieszkańców. Tymi wartościami, tu mam na myśli, czy zielenią, czy prestiżem, czy czymkolwiek innym, co miało stanowić taką niekoniecznie materialną, namacalną wartość dla mieszkańców. W tej chwili reklamowane są możliwością inwestycji, zysku, spekulacji, czyli tworzą się pod szyldem mieszkaniówki takie twory, gdzie tak naprawdę te wspólnoty nie będą istniały i to jest duży problem. W zasadzie nie wiem, na ile do rozwiązania w takich miejscach można zapewnić przestrzenie, które będą przyjazne, ale i które być może będą jakoś działać jako pozytywnie funkcjonujące przestrzenie wspólne, ale to nigdy nie będzie osiedlowe, tak? Bo osiedlowość to jest to sąsiedztwo, a sąsiedzi jednak, nawet jeśli się nie znają z imienia, mijają się na co dzień, znają swoje twarze i to tworzy też jakieś takie poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Znaczy mi się wydaje, że też problem z nowymi osiedlami, tak to nazwijmy, jest ich struktura, znaczy, że teraz coraz częściej, zresztą to Wola, na której jesteśmy, się bardzo z tym mierzy, coraz częściej powstają inwestycje, które są bardzo jednorodne. Znaczy, mamy na przykład bardzo duże budynki, w których są dwa, trzy typy mieszkań. Są to zazwyczaj na przykład mieszkania kawalerki i dwupokojowe. I jakby to działa na takim założeniu, że gdzieś ta grupa docelowa jest bardzo jednorodna. I też w bardzo konkretnym momencie swojego życia, bo jest to oczywiście przeznaczone, znaczy to jest trochę tak, że to człowiek ma się dostosować do osiedla, a nie osiedle do niego, tak? Znaczy jeśli ja zmienię swój stan życia i już nie będę singlem pracującym i chodzącym na siłownię i jedzącym w restauracjach, tylko nie wiem, zachoruję i będę musiała siedzieć dużo w parku, no albo cokolwiek, albo będę miała dziecko, albo partnera, partnerkę, to już nagle się nie mieszczę w tym osiedlu i muszę je zmienić. I gdzieś to ta jednorodna struktura tych osiedli sprawia, że te relacje pomiędzy też zawiązują się na krótko i ta rotacja jest bardzo duża, tak? Znaczy, że po prostu to nie są osiedla na długi czas, no a to jest też tak, że te relacje pomiędzy mieszkańcami no, się budują w jakimś czasie. No i też to, że na przykład część mieszkańców jest tu dłużej, a część krócej, też sprawia, że gdzieś te relacje się zawiązują może bardziej stabilnie. To, o czym mówisz, to jest też temat wywiadu z Pauliną Pagą o osiedlach Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lublinie, prawda? Ona tam opowiada właśnie o tym problemie, że to osiedle Słowackiego staje się taką przestrzenią zamieszkiwaną przez studentów, wynajmowaną na krótki okres, gdzie wskutek tego, że nie jest ona atrakcyjna dla dotychczasowych mieszkańców, oni wolą się wyprowadzić i wynająć to na właśnie na przykład studentom. I przez to ta spójność społeczna tego osiedla się rozpada. No tak, bo na przykład jeśli, nie wiem, ja się kiedyś zajmowałam adaptacją takiego istniejącego osiedla mieszkaniowego do potrzeb osób starszych, tak? No jakby paradygmatem działania z osobami starszymi jest to, żeby jak najdłużej im umożliwić mieszkanie w
tam, gdzie mieszkają, znaczy, bo to no, jakby wpływa dobrze i na ich stan psychikę i fizyczny, ale jakby i zdrowie fizyczne i tak dalej. No i to jakby można powiedzieć, że ktoś się przeprowadza w ramach jednego, nie wiem, osiedla, budynku do innego mieszkania, no bo te bariery architektoniczne są na tyle duże, że tego nie pokonamy, ale jakby w ramach jednej jakiejś struktury właśnie, którą my nazywamy osiedlem w tym numerze, zapewniamy różne miejsca, tak? Znaczy jakby jakąś zróżnicowaną strukturę, która i zapewnia właśnie po pierwsze miejsce, które nie ma barier architektonicznych, akurat w przypadku osób starszych, ale też ma odpowiednią infrastrukturę społeczną, opiekę medyczną i tak dalej, że jakby osoby w różnym stanie są jak najdłużej mogą mieszkać w jednym miejscu, i z różnym, nie wiem, i też z różną zasobnością portfela, bo to też się zmienia często w naszych życiach i tak dalej, mogą mieszkać w jednej dzielnicy. I to w jednym na jednym osiedlu, żeby ta ciągłość została zachowana. I to jest tak naprawdę najtrudniejsze, tak? Bo też mamy na przykład taki tekst, taką analizę graficzną i tekst kiców berlińskich, gdzie Marcin Szczodry z Małgorzatą Burkot przechadzają się po trzech właśnie takich sąsiedztwach berlińskich, które no powiedzmy są takimi modelowymi osiedlami w pewnym sensie, bo mają i różnorodną infrastrukturę usługową, i infrastrukturę społeczną, żłobki, przedszkola, lodziarnie i tak dalej, no ale na przykład tam jest z kolei problem taki, że praktycznie nie da się tam już zamieszkać, bo jest bardzo trudno dostać mieszkanie i że one no siłą rzeczy się gentryfikują i z jednej strony ta spójność społeczna tam jest w pewnym sensie zachowana, ale też staje się to grupa niedostępna i jakby bardzo wykluczająca w pewnym sensie. Więc to też jest wcale nie takie proste, kiedy już coś, no bo gdybyśmy wiedzieli jak osiągnąć sukces, to pewnie już byśmy dawno to zrobili, ale problem polega na tym, że czasami jeśli jakieś sąsiedztwo osiąga ten sukces, no to nagle jakby staje się wydmuszką czy makietą albo parodią czasami takiego klasycznego osiedla albo po prostu sferą dość wykluczającą pewne grupy społeczne. No właśnie, to może powiedzcie jeszcze trochę o tych kicach w ogóle, tak żeby powiedzieć co to jest, bo pewnie też nie wszyscy znają to pojęcie. I też trochę jak do tego doszło, że one stały się tak atrakcyjnymi osiedlami. Znaczy to też, to kice, to są, przepraszam, to był, no one głównie, one są w różnych miastach niemieckich, ale w Berlinie to osiągnęły sukces, bo w innych raczej się dobrze nie kojarzą, bo się kojarzą z dzielnicami czerwonych latarni i tak dalej. A w Berlinie są to takie właśnie sąsiedztwa, gdzie w ramach istniejącej, to nie jest to, że to są nowe osiedla budowane, tylko w ramach istniejącej już struktury nagle wytwarzają się bardzo silne właśnie takie sąsiedztwa osiedla, czyli o jakiejś spójności takiej społeczno-usługowej i tożsamościowej przede wszystkim. I to jest też produkt w pewnym sensie marketingowy, chociaż też może by było niesprawiedliwym powiedzenie, że tak w pełni się gentryfikuje, bo są programy, jakby władze miasta zauważają ten problem, tak, i próbują temu przeciwdziałać i na przykład są różne programy, które starają się zatrzymać gentryfikację i na przykład właśnie bardzo są pilnowane formy przebudów nawet wewnętrznych mieszkań, tak, że nie jest tak łatwo podzielić duże mieszkanie na wiele małych, bo trzeba dostać zgodę. U nas jest takie podejście, że przecież jakby to jest moje mieszkanie i mogę z nim robić co chcę, a tam jest, są regulacje prawne i są urzędnicy, którzy mają jakąś formę możliwości decyzyjne, więc gdzieś to przeciwdziałanie jakiejś gentryfikacji i właśnie takiemu na przykład najmowi krótkoterminowemu i po prostu spekulacji mieszkaniowej jest próbą zatrzymania. A sukces chyba polega na tym, z tych analiz Szczodrego i Burkot wynika, że no właśnie, że po prostu jest to bardzo kompleksowe i zróżnicowane usługowo infrastrukturalnie przestrzeń. Tak? Znaczy, że ta tkanka miejska jest w sumie dość powiedzmy jednorodna w miarę, że gdzieś jest zawsze ta przestrzeń jakaś spajająca, czy to jest ulica, czy plac, jakaś taka główna, która spaja gdzieś to sąsiedztwo, no ale że przede wszystkim jest dostęp do wszystkich podstawowych usług, które są nam po prostu potrzebne na co dzień,
Czyli dzisiaj pewnie byśmy to nazwali jakimś 15, 10, 12 minutowym miastem. A po prostu jest wszystko dostępne w skali pieszego i to jest w ogóle ciekawe, no bo też jak poczytamy, już kończę, ale jak poczytamy też te dawne teksty modernistek i w ogóle jakby tego, jak myślano o osiedlach społecznych, tamten dystans pieszy to jest jakby bardzo podstawowa kwestia, tak? Znaczy od tego się wymierza osiedle, czyli od tego dokąd, i to jeszcze tam zależnie od wieku, dokąd może dojść małe dziecko, dokąd może dojść trochę starsze dziecko, dokąd dojdzie dorosły. I tymi dystansami się wyznacza jakby różne skale infrastrukturalne też, tak? Właśnie tym dystansem dojścia. I to jest jakiś tam ważny aspekt w ogóle w tym takim źródłowym myśleniu o osiedlu. To nasuwa mi się takie pytanie, które pewnie każdemu się nasuwa po lekturze tego numeru, czy właśnie po lekturze tych dwóch tekstów, o których opowiadałaś, czyli tekstu o Starówce i tekstu o kicach w Berlinie, to znaczy, czy tego rodzaju programy, które w Berlinie podjęto w celu zachowania jakiejś tożsamości i integralności społecznej tych miejsc, czy tego rodzaju rzeczy właśnie można by próbować robić też w takich miejscach właśnie jak warszawska Starówka, które kiedyś były osiedlem, ale w ciągu ostatnich 30 lat przestały nimi być, bo po prostu stały się przez jakimś rodzajem niemiejsca turystycznego. Jest to dosyć trudne, jeśli chodzi o własność poszczególnych mieszkań i to, kto w nich aktualnie mieszka. Dla niektórych miejsc myślę, że można mieć obawy, że jest trochę za późno. Oczywiście można starać się wdrażać jakieś programy, które urozmaicą czy uatrakcyjnią taką przestrzeń, ale może nie powołując się akurat tutaj na warszawską Starówkę, ale ja na przykład pochodzę z Poznania i w Poznaniu też można powiedzieć, że mamy takie kice, czyli na przykład Łazarz czy Jeżyce, też o zabudowie bardzo podobnej do berlińskiej. I taki problem, który toczy takie miejsca, to z jednej strony jest tam coraz piękniej, ponieważ kamienice się remontują, otwierają się fajne miejsca, ale z drugiej strony te kamienice remontują się często w wyniku właśnie działań związanych z reprywatyzacją i sprzedażą po bardzo wysokich cenach inwestorom, którzy skupują nawet no, w zasadzie całe kamienice czy większe części kwartałów na ten już wspomniany taki tymczasowy najem turystyczny. I zresztą na Starówce to jest podobny problem. Jakie to musiałyby być programy? Być może no na pewno to regulacja najmu tymczasowego, również odpowiednie opodatkowanie mieszkań własności większej liczby mieszkań, tego typu regulacje, bo bez takich norm i regulacji no tak naprawdę to będziemy kontynuować ten trend, trend traktowania mieszkania jako towar, jako lokatę kapitału, a w takich warunkach bardzo trudno jest stworzyć tą lokalność. Ta lokalność w zasadzie jest wypierana przez jakiś taki generyczną przestrzeń tymczasowo-turystyczną, która jest atrakcyjna, być może jest piękna, ładnie utrzymana, ale no, wiąże się z tym duże zagrożenie tego, że straci ten charakter, który miała. Więc myślę, że to na pewno te regulacje związane z własnością mieszkań, czy przez właśnie mniejszych indywidualnych właścicieli, czy jakieś większe fundusze. To ja mogę tylko polecić wywiad z Janną Kusiak z numeru Rynek w Rzucie, gdzie Berlin jakby też ma ten problem.
I oni tam no jakby próbują tak na, brzydko mówiąc, na grubo to rozwiązać, czyli po prostu zabierają, znaczy no, odzyskując mieszkania, o tak to nazwijmy, z rąk funduszy różnych inwestycyjnych. Ale to na przykład co postuluje, znaczy właśnie Ewa Majdecka w tym tekście o Starówce, ona stawia taką tezę, że to, że, to osiedle, że Starówka powstała jako osiedle po wojnie, została odbudowana jako osiedle, było możliwe dlatego, że inwestorem był podmiot, powiedzmy, publiczny, tak? Zakład Osiedli Robotniczych. I być może, i na końcu też podsumowując, właśnie mówi o tym, że po prostu ta struktura inwestycyjna, tak już brzydko mówiąc, musi być po prostu bardziej zróżnicowana. Znaczy nie może być tak, że inwestor buduje jakieś bardzo duże osiedla, a teraz tak jest, i on praktycznie w pełni panuje i nad budynkami, i nad przestrzenią pomiędzy tymi budynkami, i nad jakby relacją tego osiedla trochę z zewnętrzem. Usługami. Jeśli tak, i nad usługami, jeśli wszystko jest w ramach prawa, no a wiadomo, że jakby trudno jest też tak zapisać wszystko, żeby się nie dało tego obejść. No to już wtedy jakoś tam sobie płynie i że to, no to powinna być jakaś bardziej ścisła współpraca pomiędzy po pierwsze podmiotami prywatnymi i publicznymi, ale też, że ta struktura budujących powinna być inna, tak? Znaczy no, u nas po prostu nie ma praktycznie inwestycji publicznych, mieszkaniowych, no, z czego wynika ta jednorodność. I też no to, że po prostu wygląda to tak w taki sposób. No i oczywiście ta postulowana nacjonalizacja zasobu dużych funduszy w Berlinie jest postulatem, z którym się zgadzamy, jest dobrym postulatem, zarazem bardzo trudnym do przeprowadzenia. A myślę, że na polskim gruncie to już w ogóle, także generalnie nie głosząc bardzo rewolucyjnych haseł, tylko takich, które wyobrażam sobie, że można by było wdrożyć, to właśnie ukrócenie i w takim kierunku też na przykład ostatnio poszedł Rotterdam, ukrócenie spekulacji mieszkaniami. No ale to, znaczy nie, no też są jeszcze takie rozwiązania, to już przy nowych powiedzmy inwestycjach, znane, to Zuzia pewnie lepiej by mogła wam o tym nawet opowiedzieć, z holenderskiego podwórka, że inwestorzy są na przykład motywowani albo zmuszani do tego, żeby tworzyć mieszkania różnego typu, tak, znaczy i tak, komercyjne, i o czynszu regulowanym. Na przykład 20% danej inwestycji budowanej przez prywatnego dewelopera musi być poświęcone na mieszkania o niższym niż rynkowy czynszu. I też właśnie no, można sobie wyobrazić, że jeśli jakiś inwestor buduje na przykład osiedle, no to, że można go zmotywować do tego, żeby jeden z budynków był na przykład zbudowany przez, nie wiem, kooperatywę czy no, jakiś inny podmiot, tak? Że nie całe osiedle jest po prostu z jednej ręki powstaje. I to już nie jest aż tak trudne, nie wymaga wywłaszczania i nie wymaga nacjonalizacji może zasobu mieszkaniowego, no ale po prostu takiego też planowania nie tylko przestrzenno-funkcjonalnego, które dzisiaj jakby obowiązuje, no ale też jakby tych aktorów, którzy biorą udział w tworzeniu miasta. Poza tym marża deweloperów jest aktualnie tak wysoka, że wiele na tym by nie stracili. Znaczy może straciliby trochę zysku, ale generalnie by nie stracili. I myślę, że to też jest taki ważny temat teraz, który poruszyliśmy, to co generuje tą przestrzeń właśnie i w ogóle jak mówimy o osiedlach, czy osiedlach społecznych, czy o takim dobrym osiedlu, to bardzo trudno jest o tym mówić, kiedy poruszamy kwestię tych osiedli budowanych w całości przez prywatne podmioty, głównie dla zysku, bo tutaj właśnie ten kapitał, ten zysk staje się narzędziem planistycznym. Właśnie, czy z waszej perspektywy jest dla tych osiedli, które już zostały wybudowane przez prywatnych deweloperów, czy w ogóle dla nich jest nadzieja, czy w ogóle to są osiedla de facto, czy to są jakieś takie kombinaty do mieszkania? Proszę. Mi się wydaje, że jest różnie.
No tak, no, nie można oczywiście ogólnikowo powiedzieć osiedla deweloperskie, bo są też są naprawdę tak jak nie ma jednego osiedla, tak nie ma jednej definicji, tak nie ma jednej definicji osiedla wybudowanego przez dewelopera też. I tutaj jak najbardziej myślę, że nie trzeba do tego podchodzić ogólnikowo, chociażby na przykład od grodzenia osiedli się odchodzi. Deweloperzy też już zaczynają trochę widzieć, co jest okej, tak? Co... No, ale mi się też wydaje, że to jakby nie jest, to jest bardzo rozległy temat, że to też nie jest kwestia tych deweloperów, znaczy po prostu mi się wydaje, że jest spóźniona reakcja zazwyczaj, czyli że no to było i na Wilanowie było zauważalne i też nie wiem, na południowym Żoliborzu powstawał dość duży kompleks mieszkaniowy od lat nastu i szkoła otworzyła się w tym roku. Albo nawet w przyszłym się, nie, już się otworzyła w tym roku, tak? Znaczy jakby, że no ta reakcja, gdzie ta infrastruktura społeczna pewnie powinna powstawać równolegle gdzieś tam z pierwszymi obiektami, tak? No to tutaj ona powstaje po nastu latach, kiedy już tam jest bardzo wielu mieszkańców i oni są zmuszeni do korzystania z infrastruktury istniejących osiedli, jeśli takie są w pobliżu, a nie zawsze są. No i to jakby nie za dobrze funkcjonuje, więc po prostu to też jest kwestia jakichś takich ram działania bardziej precyzyjnie określonych i współpracy pomiędzy prywatnym sektorem i publicznym. A drugą rzeczą jest to, że na przykład teraz Lex Developer sprawia, że urzędnicy mają możliwość, tak, wymuszenia na deweloperach, zmotywowania ich do tego, żeby zbudowali szkołę, jeśli chcą postawić gdzieś osiedle, no co wcześniej praktycznie było w ogóle niespotykane. Więc może gdzieś to, nie wiem, zobaczymy, no, bo jeszcze ta szkoła żadna nie powstała tak naprawdę, ale może powstanie. A poza tym rozrasta też się rynek mieszkań na wynajem, a w tym wypadku, w wypadku tego segmentu inwestorom zależy na tym, nie tylko na tym, żeby wypchnąć, sprzedać mieszkanie, ale żeby tych najemców utrzymać i myślę, że to też jest jakiś taki motor do zapewniania lepszej jakości tej infrastruktury. No, to pewnie warto napomknąć, że spotykamy się tutaj w sąsiedztwie jednego z takich flagowych osiedli modernistycznych w Warszawie i gdzie gdzieś ta idea osiedla społecznego, cyrkusowej unosi się w tym miejscu. A wy też w tym numerze właśnie proponujecie przemyślenie tego, jak osiedle społeczne mogłoby być kształtowane w przyszłości też w odpowiedzi na te wyzwania, które dzisiaj są przed nami i też z tą wiedzą, która niekoniecznie by była powszechna te kilkadziesiąt lat temu. Tak, o tym piszę w tekście ku nowej idei osiedla społecznego, czy ku idei nowego osiedla społecznego Kamil Trepka, też powołując się na modernistki cyrkusową, czy ku brukalską. Idei nowego osiedla. Tak, ku idei nowego osiedla społecznego i tak. I znowu, to różnie można rozumieć osiedle społeczne. Generalnie takie, myślę, że są takie dwie cechy, niekoniecznie one muszą współistnieć, ale po pierwsze, no to ta społeczna geneza czy przeznaczenie w przypadku tych przedwojennych osiedli z uwzględnieniem polepszenia warunków mieszkaniowych robotników, między innymi, czy niżej uposażonych mieszkańców i idea spółdzielczości i tak dalej, a z drugiej strony zapewnienie jak najlepszej infrastruktury na danym osiedlu i o tym oczywiście Cyrkusowa też dużo pisze, czyli te wszystkie odległości, szkoła, przedszkole, w zasięgu spaceru w tekście Kamila wydaje mi się, że tam pada teza, że niemożliwe jest zbudowanie takiego nowego osiedla społecznego tylko rękoma prywatnego inwestora, co jest oczywiste, bo ta infrastruktura no nie powstaje dla zysku, tak? Stąd konieczne są współprace czy inwestorów prywatnych, na przykład z miastem, co tak jak Milena też wspomniała w ramach również oczywiście krytykowanego za inne
rozwiązania Lex Developer, ale w tym wypadku to jest taki przymus budowy szkoły właśnie we współpracy na przykład z miastem, z gminą. Nie wiem, zafiksowałam się, mów dalej. A ja przepraszam, ja zaczęłam myśleć jeszcze o twoim pierwszym pytaniu o sąsiedztwie. Bo też mi się tak z tym skojarzyło, bo znaczy Kamil Trepka w tym swoim tekście, wytłumaczyłam genezę mojej myśli, mówi o tym, że osiedla modernistyczne, on ogólnie jest zwolennikiem kwartałów, to tak już przechodząc do jakichś takich urbanistycznych układów, czyli że te osiedla modernistyczne, ich jakby myśl jest dobra, ale on ta nowość w tym osiedlu polega na tym, że to powinna być zabudowa kwartałowa i tam mówi dlaczego. Ale mnie tak zaczęło zastanawiać, na czym polega klucz tego sąsiedztwa, o które pytałeś i jak bliskie te relacje powinny być. I takie dwie rzeczy mi przychodzą, przypominają się z tych różnych tekstów. Jedna to jest z wywiadu z Pauliną Pagą, która jest inicjatorką Muzeum Osiedli Mieszkaniowych właśnie w Lublinie na LSM-ie. I gdzie prowadzą takie działania bardzo lokalne, z lokalną społecznością, jakby trochę dotyczące bezpośrednio tych osiedli, ale właśnie też tego sąsiedztwa, osiedlowości, mieszkalnictwa jako takiego też to badają. I ona tam właśnie opowiada o tym, że te osiedla się zintegrowały, powstając tam w latach 70-tych, że integrowały na początku dlatego, że ci wszyscy ludzie się tam wprowadzali, były budynki, ale nie było całego otoczenia, oni bardzo byli młodzi i bardzo im zależało na tym, żeby jak najszybciej to wszystko powstało, więc w czynie społecznym po prostu, który był obowiązkowy w miarę, ale jakby to tworzyli, tak? Znaczy brali łopaty i tam robili te podwórka, sadzili roślinki i to też ich bardzo mocno integrowało, że oni już jakby potem, już na wstępie byli przez to zintegrowani, no a potem też jakby niedobory, o czym też ona wspomina, czyli to, że było bardzo dużo na przykład samotnych matek, które pracowały na dwa etaty i musiały sobie jakoś radzić z odprowadzaniem dzieci, więc robiły to na zmiany, były kluby, które im pozwalały gdzieś tam to dziecko przechować, że tak brzydko powiem, albo przekazać sobie z rąk do rąk i tak dalej, no już pomijam infrastrukturę, w postaci żłobków, przedszkoli, i która im umożliwiała w ogóle funkcjonowanie. Więc Paulina Paga właśnie tam stawia taką tezę, że ona nie wie, że to nie jest takie oczywiste, jak dzisiaj mamy działać, bo że w sumie łatwiej się nam jest jednoczyć, jak jest źle i że wtedy łatwiej jest nam działać, a w momencie, kiedy tego niedostatku już nie ma, trochę oczekujemy, że wszystko będzie zrobione, i gdzieś ta wspólnotowość przy takim współtworzeniu tego miejsca zanika. I to jest moim zdaniem jakaś bardzo ciekawa myśl i trudna, znaczy w sensie nie wiem jak to współcześnie, no bo są różne inicjatywy i właśnie ona próbuje tam działać w ramach Muzeum Osiedla Mieszkaniowych i to gdzieś pączkuje i zaczyna działać, ale to jakby, czy każde miejsce będzie miało taką instytucję, tak? Znaczy jakby te spółdzielnie na przykład już tak nie funkcjonują i one nie są miejscem zrzeszającym, jakieś jednoczącym sąsiedztwo i nie są miejscem, w którym są podejmowane wspólne tematy i załatwiane wspólnie sprawy z różnych powodów, to też jest jakiś pewnie długi temat. No i to jest w sumie właśnie moim zdaniem ciekawe, jak gdzieś przywrócić takie no, poczucie odpowiedzialności i jakąś taką potrzebę po prostu no, działania w tym własnym miejscu, bo to wydaje mi się, że jest właśnie tą formą jednoczącą tak społeczność na pewno, bo po pierwsze pokazuje, że nie tylko na efektywności nam zależy, znaczy, no bo efektywnie jest zatrudnić firmę, która coś zrobi, ale być może nie o to w takim działaniu chodzi. No a też, nie wiem, no pozwala na jakąś niedoskonałość, która chyba też właśnie jest podstawą budowania jakichś relacji, tak?
ta niedoskonałość i też takie niedokończenie, niedopowiedzenie przestrzeni, niekoniecznie dobre osiedle musi zapewniać te wszystkie zdefiniowane przestrzenie, czyli na przykład wydzielone pomieszczenie na świetlicę. Oczywiście super, jeśli takie coś się pojawia, bo na nowych osiedlach to jest rzadkość, ale równie dobrze, co też można, ja trochę zwiedzam osiedli w Wiedniu, to można zobaczyć, tutaj mówię teraz akurat o w miarę współczesnych osiedlach, ale oczywiście w Wiedniu duch Czerwonego Wiednia w polityce mieszkaniowej jest obecny, gdzie na przykład szersze korytarze, czy rozszerzenia na galeriach, w budynkach galeriowych, czy większy hol, to może być miejsce tej integracji, które się wytworzy naturalnie i tak samo zostawiony kawałek ziemi, gdzie jest powiedziane, możecie tutaj na przykład stworzyć swój ogródek, niekoniecznie wszystko idealnie zagospodarowane, wybrukowane, zasiane trawą, tylko właśnie zostawienie jakiejś takiej swobody, ale również przez administratora takiego miejsca czy zarządcę, danie takiego sygnału, że hej, tu jest miejsce, gdzie możecie coś wspólnie stworzyć i sądzę, że gdyby właśnie nie było lęku przed tym, żeby właśnie coś ruszyć czy coś zadziałać, to by po prostu miało miejsce, bo jednak ludzie mają potrzebę takiego identyfikowania się z miejscem zamieszkania i z sąsiadami. Zachęcamy Państwa też do zabierania głosu, zadawania pytań, dzielenia się przemyśleniami. Ja może jeszcze pozwolę sobie wrócić do tekstu Ewy Majdeckiej, bo z tego, co mówicie, mam poczucie, że ważne są takie dwa aspekty, to znaczy jeden to jest rzeczywiście jakieś takie współdziałanie i angażowanie się, a drugi to jest też ten taki aspekt tożsamościowy. No i ona tutaj w tym swoim artykule pisze, że spośród 65 osób, mieszkańców, mieszkanek, użytkowniczek i użytkowników tego obszaru, czyli tam Starego i Nowego Miasta, z którymi rozmawiałam w ramach badań do pracy doktorskiej, tylko 7 w jakikolwiek sposób odniosło się bezpośrednio do tego terminu, czyli do osiedla. Czyli jakby tutaj jest ten aspekt w ogóle osiedla w świadomości społecznej mieszkańców i mieszkanek. Tak, jakiegoś takiego poczucia, że oni rzeczywiście mieszkają na jakimś takim miejscu, które jest osiedlem. A drugi jest ten aspekt, o którym teraz mówiłyście, czyli właśnie też jakiegoś takiego zaangażowania w czynie społecznym. Trochę o tym też jest w tekście Kamili Głodowskiej, prawda? Która też opisuje takie może trochę bardziej współczesne i ambitne formy współdzielenia budynków, przestrzeni, ale właśnie też pokazuje, jak ważne jest to, że te praktyki działania, jakiejś wspólnej aktywności mieszkańców i mieszkanek też tworzą właśnie tę przestrzeń jako coś wydzielonego. Mówisz o tekście Kamili Głodowskiej, czyli tekście o kooperatywach mieszkaniowych. Tak. Kooperatywy mieszkaniowe, które w Polsce nie mają jeszcze ram prawnych i raczkują, ale generalnie to jest takie zjawisko, jak gdy mówimy o tym, na ile coś jest inkluzywne, to myślę, że generalnie idea kooperatyw współcześnie, odradzającej się właśnie takiej, tego typu formy spółdzielczości, oczywiście jest świetną alternatywą dla rynku i daje możliwość właśnie zrzeszenia się grupy osób, która chce wspólnie mieszkać i współtworzyć to miejsce. Z drugiej jednak strony, tak jak właśnie tam ciekawie Kamila napisała o tym śnie starego hipisa, marzenia starego hipisa, to mi się bardzo podobało, to są często komuny osób o
specyficznym kapitale społecznym, kulturowym, zapleczu możliwości, bo jednak stworzenie budynku czy kwartału w ramach kooperatywy wymaga dużego zaangażowania społeczności i też pewnych umiejętności. Często członkami takich kooperatyw są czy jakieś takie grupy właśnie osób kreatywnych i architektów, do tego jeszcze najlepiej jakiś ekonomista, inżynier i jakoś i w ten sposób stają się oni samowystarczalni, co jest świetną alternatywą właśnie dla deweloperki. Z drugiej strony są to na swój sposób trochę hermetyczne grupy i myślę, że gdyby właśnie czy jakoś odrodzona spółdzielczość, czy kooperatywy stałyby się bardziej otwarte dla osoby, które być może na przykład nigdy nie słyszały o takiej formie inwestowania, zamieszkiwania i tworzenia budynku, czy nie mają umiejętności, a chciałyby się jakoś włączyć. Myślę, że no właśnie, tylko pytanie, jak to by miało, mogłoby to być w ramach jakiegoś programu na przykład bardziej reklamowane. Wiem, że w ministerstwie trwają jakieś paru lat prace nad takim stworzeniem tych ram prawnych, które miałyby zapobiegać chociażby na przykład spekulacji mieszkaniami, bo wiem, że chyba na Nowych Żernikach był taki problem, że tam powstały kooperatywy mieszkaniowe, jedne z pierwszych w Polsce, ale coś tam chyba ktoś czy sprzedał mieszkania, to jest ideą kooperatywy, żeby jednak ci mieszkańcy byli stali i nie inwestowali, nie byli mikrodeweloperami, tylko właśnie budowali dla siebie. Właśnie, bo tak mam poczucie, że też dużo krążymy wokół tematu inkluzywności osiedli, bo mówiliśmy o tej gentryfikacji na osiedlach w Berlinie, które zachowują wszystkie funkcje lokalne i swoją wyjątkową atmosferę, ale stają się miejscem, w którym po prostu mieszka wyższa klasa średnia i nie da się tam znaleźć lokum. Tutaj mamy z kolei przykład tych starych hipisów w Amsterdamie i znowu jakiejś takiej przestrzeni mało inkluzywnej paradoksalnie. Zaraz chciałbym was zapytać też o osiedla dla migrantów i migrantek, ale też w tym wywiadzie z Pauliną Pagą to też to pada, że nawet te osiedla modernistyczne wbrew pozorom często były zasiedlane przez osoby o podobnym statusie społecznym, kapitale kulturowym, wykształceniu. Tak, choć to nie było też, znaczy często tak, ona właśnie opowiada o tym osiedlu Mickiewicza, które akurat było po prostu przy uczelni, tak, więc jakby siłą rzeczy zamieszkiwały je w większości osoby z wykształceniem, no, z wyższym wykształceniem. I gdzieś tej klasy robotniczej było tam 20 parę procent tylko. Ale mimo wszystko zazwyczaj akurat osiedla modernistyczne były zamieszkiwane według klucza wiekowego, więc to jest jakoś, czyli osoby w wieku produkcyjnym dostawały mieszkania i one były zasiedlane pokoleniowo i ta różnorodność jednak była dużo wyższa niż obecnie, no i też to wynikało po prostu z, no tak, no po prostu z innych czasów i innych możliwości, znaczy jakby po prostu był przydział na mieszkanie, teraz mamy jakąś, można by powiedzieć większą swobodę, chociaż to też bardzo dyskusyjne, na ile mamy swobodę w tym, gdzie będziemy mieszkać. To na pewno bardziej dążyłem do tego, żeby was zapytać, jak ta inkluzywność jest do utrzymania, jeżeli no albo już wcześniej nie było, albo właśnie pomimo tych różnych programów, które mają chronić specyfikę, lokalność tych miejsc, to i tak ta inkluzywność jest wytracana.
ciekawym przykładem, jak rozmawialiśmy przed chwilą o kooperatywach, na przykład odwiedzałam taką kooperatywę Glaze 21 w Wiedniu, gdzie mieszkańcy wspólnie zadecydowali, że część mieszkań, to nie była jakaś duża liczba, ale część mieszkań w budynku jest udostępniana uchodźcom. I to była ich taka wspólna decyzja przy budowaniu tego bloku, że takie mieszkania tam się pojawią i myślę, że ogólnie umieszczanie nie tylko mieszkań o niższych regulowanych czynszach, ale też właśnie rodzaju mieszkań takich socjalnych, czy takich dla bardzo specyficznych użytkowników w potrzebie, to niekoniecznie muszą być tylko uchodźcy, ale też na przykład seniorzy z niepełnosprawnościami, to są specjalnie dostosowane mieszkania, żeby takie mieszkania w obrębie danego budynku, osiedla były odpowiednio też porozmieszczane i zapewniały jakieś takie naturalną integrację z mieszkańcami. Myślę też, że byłoby pewnie łatwiej w aktualnej sytuacji w takim właśnie czynie społecznym, tak, co teraz obserwujemy. Wielu Polaków i Polek przyjęło pod swój dach osoby uciekające z Ukrainy, co oczywiście jest wspaniałe i oddolne. Z drugiej zaś strony no, rodzi wiele pytań na temat kondycji naszego zasobu mieszkań publicznych, tak, i miejskich, i państwowych. Pewne zasoby zostały udostępnione, ale to jest tak naprawdę mikroskala, więc no, to rozwiązanie właśnie, co na przykład jest w Holandii z tym, żeby przewidywać pewien jakiś taki właśnie jakąś pulę trochę większą tych mieszkań o regulowanych czynszach, potem jakąś taką mniejszą na specjalne cele, myślę, że to mogłoby jakoś w jakimś stopniu rozwiązać problem. Ale też mi się wydaje, że no, mogą powstawać po prostu mieszkania dedykowane, tak? Znaczy, że to jest jedno, to jest jakaś tam właśnie finansowy aspekt, ale drugie, no to można sobie wyobrazić właśnie tak jak mówimy o, nie wiem, osiedlach modernistycznych, które mają być jakoś tam dogęszczane, co jest w ogóle kontrowersyjnym tematem, ale pewnie jakąś tam no, słuszną ścieżką moim zdaniem. A no, tylko pytanie jak oczywiście. No. No to po prostu jest kwestia tego, że te mieszkania mogą powstawać i właśnie być dedykowane to, co Zuza przed chwilą mówiła, nie wiem, czy osobom starszym, czy jakimś osobom, które mają jakąś potrzebę, które to mieszkanie może zaspokoić i być przeznaczone jakby tylko dla tych osób, tak, w jakiś tam sposób. Tylko no rzeczywiście to jest pytanie o te ramy prawne, no i to jest też pytanie przede wszystkim o to, kto w to inwestuje, no bo i kto będzie chciał inwestować. Ale być może, gdyby to była jakaś część mieszkań, na przykład z całego budynku, to byłoby to możliwe też. Wydaje mi się, że gdyby były jasne zasady gry, to co już Zuza wcześniej mówiła, to jakby to i tak jest tak opłacalny biznes, że gdyby były jasne zasady gry, to myślę, że wiele rzeczy mogłoby być jakoś tam przełknięte. Mm-hmm. A co z tymi mieszkaniami dla robotników i robotnic migrujących za pracą. Jest w tym numerze też artykuł Justyny Marciniak, osiedle transgraniczne. I ona wskazuje na to, że ci migranci i migrantki, którzy tymczasowo przemieszczają się gdzieś za pracą, niekoniecznie potrzebują jakiejś takiej integracji w miejscu, w którym teraz mają mieszkać, tylko przede wszystkim potrzebują bezpieczeństwa i uniezależnienia się od swojego miejsca pracy, tak? Ponieważ bardzo często to ten zakład, który ich zatrudnia, jednocześnie oferuje im jakieś tymczasowe miejsce zamieszkania, co sprawia, że są podwójnie zależni, tak? I jeśli chodzi o pracę, i jeśli chodzi o dach nad głową. Tak? I więc ona, jak rozumiem, zwraca na to uwagę, i żeby powiedzieć, że może zamiast myśleć tak
ogólnie o ich integracji w tym nowym miejscu. Trzeba po prostu zapewnić im niezależność od tego miejsca, gdzie pracują. Tak, to powiązanie miejsca pracy z miejscem zamieszkania, zwłaszcza właśnie w okresie pandemii, zrodziło wiele problemów, kiedy na przykład wybuchała w jakimś danym zakładzie epidemia COVID-u i mieszkańcy i pracownicy byli trochę uwięzieni w tych mieszkaniach, które były związane z zakładem pracy, który z kolei im nie płacił, ponieważ byli zatrudnieni na umowę zlecenie, nie mogli pracować, ponieważ mieli COVID i tak dalej. To zrodziło wiele takich nadużyć, ale ta niezależność, właśnie tutaj to, o czym pisze Justyna Marciniak, niezależność migrantów zarobkowych, tymczasowych, którzy do danego miejsca, do danego państwa, kraju przenoszą się niekoniecznie z zamiarem, żeby tam zostać i się osiedlić, tylko pobyć chwilę, zarobić i wrócić do siebie, niekoniecznie dla nich jest priorytetem to, żeby integrować się z lokalną społecznością. Na przykład nie mają potrzeby ze względu na swoje przyszłe plany uczenia się języka czy poznawania osób w danym miejscu. I Justyna postuluje, że dla takich osób mogłyby powstawać wysokiej jakości tymczasowe miejsca zamieszkania skierowane właśnie do tych grup osób. I myślę, że aktualnie to w ogóle w aktualnych realiach, w których się znajdujemy, to nabiera jeszcze innego takiego wydźwięku i myślę, że to też jest ciekawy postulat i ciekawe w ogóle nowe myślenie o tymczasowości, bo tymczasowość z jednej strony kojarzy nam się ze stygmatyzacją. Słynne były na przykład osiedle kontenerowe w Poznaniu za Grobelnego i wiele innych przykładów właśnie takich rozwiązań ad hocowych czy tymczasowych, czy skierowanych właśnie do osób w jakimś rodzaju kryzysu, no, które nie wypaliły, no bo ta jakość nie była wystarczająco, powiedzmy, wystarczająco no, ludzka, nazwijmy to, ale myślę, że właśnie no, teraz wyrasta wiele takich pomysłów i też w obrębie na przykład Ukrainy dla wewnętrznych migrantów, wewnętrznych uchodźców. Ostatnio dużo był pokazywany właśnie taka propozycja osiedla z kontenerów, które jest wybudowane z kontenerów, ale jest w taki sposób zaaranżowane też urbanistycznie, tworząc jakiś zespół i też wykończone, że sprawia wrażenie, powiedzmy, okej, jakości budynków mieszkalnych. Może nie najwyższego standardu, ale takich w miarę przyjemnych, więc i tutaj no i jest szereg jakichś takich przykładów właśnie z tymi kontenerami, ale które są o tyle dobrym rozwiązaniem, że ogólnodostępnym i wszędzie takim samym, więc taki projekt można upowszechniać i w różnych lokalizacjach bez konieczności dalekich transportów, jakichś elementów. Z tym, że tak, dlaczego o tym mówię, bo też myślę, że stoimy też przed taką kwestią w ogóle niedoboru mieszkań dostępnych, więc takie rozwiązania dla osób, które na przykład tymczasowo chcą wrócić do swojego kraju i poszukują tymczasowego miejsca niezależnego zamieszkania, myślę, że tutaj mamy duże niedobory w zapewnieniu takich przestrzeni. Tak, znaczy to ono w ogóle jeszcze postuluje, że to powinno być finansowane przez jakoś wspólnie przez państwo, z którego pochodzą też ci migranci, z tego co pamiętam. Znaczy, że to też nie jest oczywiste, że to działa trochę jak w pewnym sensie ambasada, tak? Znaczy, że to państwo powinno się opiekować tymi migrantami, co też jest jakimś w ogóle ciekawym wątkiem i że na przykład te budynki mogą należeć jakoś tam do niekoniecznie do lokalnych osób. No jest to dość ciekawa teza i intuicyjnie byśmy powiedzieli, że wszyscy mają się integrować, a
a też no, autorka raczej jest sama osobą migrującą zarobkowo i pisze to na podstawie i swoich doświadczeń, i też doświadczeń z działalności w związkowej, więc jakby no, jest to poparte jakimś głębszym namysłem, nie tylko wizją szczęśliwej przyszłości osoby z zewnątrz. To, co jest też ciekawe w tym tekście, próbowałem to na szybko znaleźć, ale nie mogę uchwycić tego momentu, że ona też zwraca uwagę na to, że tymczasowość nie oznacza niskiej jakości, to o czym też wspominałaś, że tymczasowość ma polegać przede wszystkim na tym, żeby łatwo to zorganizować, a nie na tym, że z czym nam się często tymczasowość, mieszkania tymczasowe właśnie kojarzą, tak, z jakimiś takimi mrocznymi czasami Poznania Grobelnego, tylko tak i z takimi mieszkaniami substandardowymi, tylko z czymś, co po prostu można tak na szybko postawić, żeby ci pracownicy i pracownice, którzy przyjeżdżają, mogli tam od razu zamieszkać. I to wydaje mi się też ciekawą myślą. No właśnie, czy to też nawet nie w kontekście tego, nie tylko w kontekście tego kryzysu uchodźczego, który mamy obecnie, ale też z myślą o wielu następnych kryzysach uchodźczych, które są przed nami, czego już tak dzisiaj jesteśmy właściwie pewni. No to też było ciekawe w tym, co Zuzia mówiła o tych projektach właśnie tymczasowych, teraz w związku z wojną w Ukrainie, tych tymczasowych osiedli, no to też jest właśnie taka myśl, że one mogą powstawać na przykład w miejscach, gdzie są obecnie uchodźcy i wewnętrznie, ale też właśnie na przykład w Polsce i potem być transportowane do Ukrainy w momencie, kiedy oni będą chcieli tam wracać, odbudowywać miasta, tak, ale nie będą mieli gdzie mieszkać i to jakby też no, pełni jakąś taką podwójną, znaczy takie myślenie też o tym, co dalej z tym, co postawimy, znaczy, że to co zaczynaliśmy od tego, że nie wystarczy postawić murów i to już będzie z tego osiedle, to tutaj jeszcze się myśli o tych murach, co dalej i te mury stają się jakimś takim zaczynem, który w ogóle jest przynoszony, znaczy to nie są mury, ale ściany, które gdzieś są takim ruchomym domem no, nagłej potrzeby, który w sumie pełni różne funkcje, które dom powinien pełnić. A co z tą inkluzywnością rozumianą szerzej, nie tylko społecznie, ale też taką inkluzywnością na inne gatunki, inne osoby, nie tylko człowieka, bo no właśnie mówisz o tym, że nie są tylko mury i od razu mi się kojarzy ten z kolei przypadek Ursynowa, który też jest tutaj opisany, gdzie tak naprawdę to osiedle stało się osiedlem w momencie, kiedy wyrosły tam drzewa, kiedy pojawiła się tam roślinność i wtedy ono mogło rzeczywiście nabrać tego swojego charakteru i być docenione jako wartościowe. Czego brakowało w momencie, kiedy się tam wprowadzali mieszkańcy w latach 70. No ale też oczywiście myślę o tym, że jest w tym numerze też zielnik Adriany Sowy, który no właśnie pokazuje nam, jak ważna jest ta bioróżnorodność na osiedlu, jak ważne jest to, że mogą być tam te tereny, które nie są urządzone jakimiś takimi monokulturami, że tutaj tulipany, a tutaj tuje, czy coś tam innego, tylko jest dużo więcej tych roślin, które w ogóle są korzystne dla zdrowia, z których też można robić użytek.
Tak, ten zielnik, przepraszam, proszę bardzo. Że ten zielnik to jest świetny projekt, gdzie właśnie ona bada, jakie rośliny wypierane są przez osiedle Nowe Żerniki we Wrocławiu. I jak powoli ta zabudowa tam no, pochłania kolejne dzikie tereny, tak zwane nieużytki, i które rośliny nagle ich nie ma w otoczeniu, i ona bada też ich właściwości lecznicze po prostu akurat, no bo to jest zielnik. Ale też mówi o tym wprost, że dzika natura radzi sobie dobrze, bo sama się reguluje, tak? Znaczy jakby potrafi wyregulować ten swój tryb, system współdziałania i dlatego przeżywa, a często te nasadzenia w nowych inwestycjach są sezonowe, są obce i nie działają, znaczy nie przyjmują się, umierają i tak dalej. Oczywiście to też jest uproszczenie, bo to różnie bywa, ale gdzieś od jakiegoś czasu zrozumieliśmy, że może warto wracać do rodzimych gatunków, warto zachowywać jak najwięcej tej naturalnej, istniejącej już zieleni, że nieużytki to nie do końca są nieużytki, że to może nie najlepsza nazwa. Że po prostu nie wszystko trzeba w takich kategoriach w ogóle użyteczności definiować, a nawet jeśli w tych kategoriach to próbujemy złapać, to i tak jakby to jest dużo bardziej użyteczne niż nam się wydaje. No i gdzieś tak no powoli jakby się przekonujemy, że ten naturalny obieg albo nawet taka próba symulacji tego naturalnego obiegu czy wody, czy właśnie też zachowania zieleni jest po prostu niezbędna i tu mi się wydaje, że to idzie w jakąś dobrą stronę i prawno, i regulacji prawnych, które coraz bardziej na nas wymuszają na przykład zadbanie o to, co się dzieje z wodą, jak budujemy dom. Znaczy dom to jest zazwyczaj nie problem, no ale mieszkaniówkę tak zwaną, tak? No kiedyś to w ogóle po prostu szło do kanalizacji i nikt się tym nie przejmował, teraz nagle urzędy wymagają tego, żeby powiedzieć, co się robi z deszczówką na własnej działce. I to jest jakiś no, dobry ruch, bo wymusza zupełnie inny sposób myślenia i tak się zaczyna myśleć. No więc to jakby to też pokazuje, że regulacje prawne mogą po prostu poprawić ten stan. Tak, albo zachowanie zasanej zieleni czy bytujących zwierząt, zadbanie o dobrostan bytujących zwierząt na działce, to też są takie kierunki. I właśnie, no tak, ten zielnik jest przepiękny, bo pokazuje naprawdę niesamowitą bioróżnorodność tych wypieranych roślin i myślę, że takim myśleniem w tej chwili, właśnie tak jak Milena wspomniała, trochę jakby zaczynamy to doceniać, ale często też w formie takiej trochę imitacji, czyli planując na osiedlach już nie tylko te wimbledonowe trawniki, tylko łąki kwietne na przykład, ale jakimś takim kolejnym krokiem jest właśnie odpowiedź analiza i zachowanie istniejącej zieleni, nawet jeśli to nie jest jakaś zieleń koniecznie spektakularna. No tylko to by wymagało bardzo dużej zmiany w podejściu do samochodów, bo no to, co nam zazwyczaj wycina tą zieleń, to wcale nie są budynki, znaczy też, ale w dużo mniejszym stopniu niż garaże. Tak? Jakby to często jest tak i to chyba, myślę, nie wiem, czy mamy wszyscy świadomość, że budynek zajmuje nie taką dużą część i można bardziej może zależy, ale nim manewrować, gdzie go postawimy na przykład względem drzewa, no ale często prawie praktycznie całą działkę wypełnia garaż, co też jest jakby prawnie uwarunkowane, bo musimy zrobić te miejsca, no tak, bo jesteśmy związani z prawem. Na garażu drzewa, wysokie drzewa nam nie urosną i to, o czym wspominałeś, ten Ursynów, gdzie trzeba było dużej cierpliwości, żeby ta zieleń tak wybuchła i o tym też profesor Budzyński w tych rozmowach Jacka Paśnika mówi, że tak naprawdę dopiero teraz to jest takie pełnowartościowe zazielenione osiedle, a znamy te historie o klepisku i kałużach, błocie i tak dalej. No, a jeśli chodzi o nowe osiedla, no to też często krytykowane za tak zwaną betonozę. Tam pojawia się jakaś zieleń, ale ta zieleń, to znaczy właśnie zieleń na stropie garażu no nie wybuchnie, tak? Może trochę urosnąć, ale to nie będą wysokie drzewa siłą rzeczy. No jednym słowem, jeśli się pożegnamy trochę bardziej z samochodami i uznamy, że ich miejsce może nie jest koniecznie pod nami, tylko może gdzieś obok,
albo może gdzieś tam za rogiem, a może za dwie stacje metra, no to na pewno będzie prościej. Poza tym, że no tak, będzie prościej. Czy mamy jakieś pytania? Mam takie wrażenie i z tego numeru rzutu i z naszej rozmowy, że w tym haśle osiedle, właśnie tak jak o nim mówicie, jak je rozumiecie, że w nim się tak naprawdę zawiera dużo też takich współcześnie modnych idei, jak to miasto 15-minutowe, jak ta gospodarka obiegu zamkniętego, właśnie tak jak ta wspólnotowość i inkluzywność i społeczna i międzygatunkowa. I no właśnie, czy może tak na koniec chciałem was zapytać, czy w w myśleniu o osiedlach można w ogóle myśleć też więcej o jakiejś takiej organizacji całego miasta czy szerszego organizmu właśnie jako złożonego z takich osiedli, które są w jakimś i zarówno różnorodne i włączające i samowystarczalne. Warszawa w pewien sposób tak jest trochę skonstruowana. Ta idea tak zwanej policentryczności, czyli wielu osiedli, dzielnic porozrzucanych, z których każde w jakiś sposób jest samowystarczalne. Oczywiście wraz z nadmiernym rozwojem monokultur mieszkaniowych czy biurowych to się nie sprawdziło i teraz trzeba to naprawiać, bo miasto było nastawione na taki dynamiczny wzrost, który trochę przerósł na przykład równoczesny wzrost infrastruktury, transportu publicznego czy szkół. I mówimy tutaj cały czas w trakcie naszej rozmowy głównie o istniejących osiedlach, czy tych kicach, tych okolicach, sąsiedztwach, które jakoś powinny być samowystarczalne i sądzę, że na pewno zadbanie właśnie o to, żeby w każdym takim obrębie takiego, czy nazwiemy to osiedlem, czy dzielnicą, czy fragmentem większej dzielnicy, na pewno po pierwsze one między sobą muszą być dobrze skomunikowane transportem publicznym, to jest pewne, żeby dobrze działały, a po drugie, żeby w obrębie takiego miejsca można było spełnić w zasadzie wszystkie swoje potrzeby, o czym zresztą też pisała Syrkusowa, chociaż w tej chwili to się jeszcze bardziej miesza, bo do tego dochodzi miejsce pracy wymieszane też z miejscem zamieszkania. Czyli potrzebujemy całą sieć takich kiców, dobrze skomunikowaną. To działa w różnej skali, tak? Znaczy, to jest taka matrioszka trochę, czyli że najpierw mamy jakąś podstawową jednostkę, którą jest budynek i już w nim dobrze, żeby było jakoś to zróżnicowane. Potem na przykład struktura mieszkań, powiedzmy. Potem mamy i to trochę większą skalę, czyli to tam właśnie kiedyś było to definiowane jako kolonie i w ramach kolonii mamy żłobek. W ramach osiedla, które składa się z czterech kolonii, mamy szkołę podstawową. No i jakby to jest tak to rośnie. No i każda taka skala ma jakiś tam zakres usług, który jest niezbędny właśnie w tym dystansie, bo my jesteśmy architektkami i jednak zajmujemy się przestrzenią mimo wszystko, mimo że to nie brzmi pewnie z tego numeru, nie wybrzmiała tak mocno z tego numeru, ale ten aspekt przestrzenny jednak w dużej mierze jest zaczynem do wytworzenia się tej społeczności lokalnej i ta bliskość i właśnie ten dystans taki pierwszy definiuje trochę nam to, że kogoś częściej spotykamy, widzimy, kojarzymy, tak? Że nawet nie musimy go znać, ale to, że już go kojarzymy, sprawia, że gdzieś ta relacja jest zawiązana.
Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za udział. Zachęcam do dzielenia się bratkami i paczkami nasion. I zachęcam oczywiście też do sięgnięcia po kwartalnik Żółt. Zwłaszcza ten, o którym my mówiliśmy, dotyczący osiedli, a jednocześnie zapraszam też Państwa już na następny blok urbanistyczny, który będzie 17 maja. Naszą gościnią będzie Urszula Jabłońska. Porozmawiamy z nią o wspólnotach tworzonych w różnych miejscach świata. Więc poniekąd będzie to podobny temat, ale pewnie jeszcze mniej architektonicznie, bardziej społecznie. Bardzo dziękuję. A ja chciałam jeszcze tylko dodać, że ten numer powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Architektury i Urbanistyki, którego właśnie przedstawicielką jest Zuza, bo robiłyśmy razem, prowadziłyśmy ten numer, więc chciałam tylko o tym wspomnieć, że to było we współpracy. Co też było dla nas, ta współpraca jakoś tam ważna. I dziękujemy bardzo. Dziękujemy.